Polkon przez lata był największym polskim festiwalem poświęconym fantastyce. Festiwalem, który zawsze mnie omijał, ponieważ nigdy nie było mi po drodze. A to dlatego, że Polkon jest imprezą wędrowną i co roku odbywa się w innym mieście w Polsce. I lokalizacje takie jak Warszawa czy Bielsko-Biała były zbyt odległe od mojego rodzinnego Szczecina, abym wybrał się na taką imprezę w ciemno. Korzystając jednak z tego, że tegoroczny Polkon po raz drugi w swojej 30-letniej historii zawitał do Poznania, przełamałem się w końcu i pojechałem na swoją pierwszą w życiu edycję tego najstarszego w Polsce konwentu. Miłym zaskoczeniem okazał się totalny brak kolejek. Na wszystkich biletowanych festiwalach, na których byłem w ostatnim czasie, liczba uczestników znacznie przekraczała przepustowość kas, mimo że na przykład na Pyrkonie było ich chyba ze 20. Polkon dysponował znacznie skromniejszą liczbą okienek, ale była to też impreza mniejszego kalibru. Według informacji z fanpage'a festiwalu, uczestników było nieco ponad 3600, co po rozłożeniu na dwa budynki Politechniki Poznańskiej i dość rozległy plac pomiędzy nimi, dało wrażenie, że festiwal świeci pustkami. Nie jest to jednak w żadnym razie zarzut. Miło było dostać się bez problemu niemal na każdą wybraną prelekcję, bez potrzeby ustawiania się w kolejce 2 godziny przed startem. Pomimo mniejszej frekwencji niż na Pyrkonie, organizatorzy nie poszli na żadne kompromisy, wybierając lokalizację. Niewiele mogę powiedzieć o drugim budynku, ponieważ byłem tam tylko raz. Był to budynek związany z grami planszowymi i komputerowymi, natomiast budynek główny był wręcz idealny do prowadzenia prelekcji. Było to zresztą Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej, więc sama nazwa wskazywała na pełen profesjonalizm. Sale wykładowe mieściły od 100 kilkudziesięciu do ponad 300 osób, a ich akustyka pozwalała komfortowo słuchać wykładu nawet osobom z ostatnich rzędów. Wysoko podwieszone ekrany były widoczne z każdego miejsca na sali, nawet jeżeli usiedliśmy z jakimś wyjątkowo wysokim. Organizatorzy nie mieli też żadnych zastrzeżeń do osób siedzących na schodach czy stojących wzdłuż ścian, więc w razie potrzeby pojemność każdej sali wzrastała o kilkadziesiąt miejsc. Sale wyposażone były przeważnie w kilka wejść, z których co najmniej jedno było przystosowane dla osób niepełnosprawnych, choć czasem oznaczało to potrzebę objechania budynku i skorzystania z windy. Szatnia mieściła się w drugim, mniej uczęszczanym budynku, dzięki czemu ludzie z bagażami nie blokowali dojścia na prelekcję, a bagaże nie walały się w przejściu. Pod tym względem więc Polkon zasługuje na 5+. Polkon to przede wszystkim festiwal fantastyki, zarówno tej pisanej, jak i filmowej. Widziałem więc, że komiks będzie zajmował raczej mało prominentne miejsce w programie imprezy. I choć Kellen i inni prelegenci dwoili się i troili, aby wypełnić grafik ciekawymi propozycjami, ich wysiłki były niewystarczające. W grafiku widoczne były wielogodzinne luki, w sobotę od godziny 17 aż do końca dnia nie działo się nic, a liczne okienka w programie zapychane były pokazami AMV, czyli teledysków montowanych amatorsko przez fanów anime. Takie pokazy jako materiał najmniej merytoryczny odbywają się na konwentach mangowych w godzinach nocnych, żeby zająć jakoś tę garstkę fanów cierpiących na bezsenność. Tutaj jednak była to forma komunikatu: przepraszamy za lukę w programie, za chwilę ciąg dalszy. Te pozycje programu, które nie były zapychaczami, cierpiały na częste i niespodziewane wypadanie z grafiku. Nie wiem, ile prelekcji ostatecznie wyleciało, ale z mojej perspektywy było ich zbyt wiele. Nie odbyła się ani prelekcja o gospodarce w science fiction, ani o zdrowym odżywianiu dla geeków. Bo wiecie, potrzebuję, żeby ktoś mi powiedział, że nie powinienem jeść chipsów. Na szczęście jednak te prelekcje, które się odbyły, okazały się bardzo dobre, a prelegenci niezwykle chętni do dzielenia się wiedzą i wielokrotnie, gdy trzeba było już zwolnić salę dla kolejnej grupy, ta poprzednia przenosiła się na plac przed budynkiem, aby tam kontynuować dyskusję. Liczba wystawców i zawartość ich stoisk raczej nie zachwycała. Po korytarzach rozrzucono kilkanaście sklepików z książkami, mangami i gadżetami i w zasadzie poza jednym, niemal antykwarycznym stoiskiem z książkami starszymi niż większość uczestników, ceny nie zachęcały do zakupu. Rabaty rzędu 10-20% nie robią na nikim wrażenia, gdy praktycznie każda księgarnia internetowa oferuje lepsze ceny. Jeżeli chodzi o moje zakupy, to ograniczyłem się do jednej koszulki i bardzo fajnie wydanego fanzina Smokopolitan ze piątaka. I skoro już mówimy o cenach, wejściówka dla osób zapominalskich, które kupiły bilet pierwszego dnia imprezy, kosztowała 70 zł. I nie chcę wchodzić w dyskusję, czy to jest dużo, czy mało, ponieważ nie mam zielonego pojęcia o kosztach organizacji takiej imprezy. Ale w porównaniu na przykład z Pyrkonem, stosunek otrzymanej radochy do wydanej mamony wypada raczej przeciętnie. Sytuacją pogarsza też fakt, że 4-dniowa impreza oznacza znacznie wyższe koszty zakwaterowania, bo szukamy już czegoś na 3 nocy, a nie 2. Na szczęście pobliskie akademiki oferowały nocleg za jakieś 120 zł za osobę, a jeżeli ktoś był bardziej wybredny, to odległo 10 minut spacerem hotel oferował dwuosobowe pokoje za nieco ponad 400 zł za te 3 noce. Podobno była też możliwość spania na podłodze w klasycznych konwentowych noclegowniach, ale za stary na to jestem i nie sprawdzałem. Poza warunkami noclegowymi warto też wspomnieć o gastronomii.
Na terenie festiwalu rozstawiło się stoisko z grillem, ale duża część uczestników wybrała odległo kilkadziesiąt metrów lokal z całkiem przyzwoitymi burgerami. W godzinach szczytu trzeba było odstać swoje w kolejce, ale było warto, ponieważ obsługa uwijała się jak w ukropie, a ceny były bardzo przyzwoite. Doszło mnie słuchy, że przyszłoroczny Polkon będzie imprezą pięciodniową. Czy organizatorom uda się wypełnić cały ten czas, biorąc pod uwagę, że nawet edycja czterodniowa miała luki? Czas pokaże. Przyszłoroczny Polkon odbędzie się we Wrocławiu, więc niewykluczone, że się na nim pojawimy. Najbliższą imprezą około komiksową, na której pojawimy się na pewno, jest poznański grudniowy Comics Wars, na który zapraszamy serdecznie w imieniu organizatorów. A do tego czasu, trzymajcie się! Zjebałem.